Witamy Państwa. Dzień dobry, teraz mówię, bo to już przecież zbliżająca się letnia pora, więc nawet jak już szaro, to i tak jeszcze myślimy o tym, że zbliżają nam się długie te letnie dni. A my tym razem zasiedliśmy w kinowej sali z dr Sylwią Frach. Dzień dobry, pani doktor. Dlatego wybraliśmy kinową salę, bo pamiętam z bardzo młodych czasów, końcem lat 70. chodząc do kina, tak mniej więcej od 75. pamiętam, i nadszedł rok 1979. Widzowie w kinach za oceanem widzieli to już w kwietniu, a u nas na sam koniec roku, owego 79. roku, pojawia się film. Wchodzi na ekrany, proszę Państwa, obraz z Szeryfem Przyszłości. Nie wiem, czy dobrze tak to nazwałem, ale ten film daje napęd naprawdę wielu, wielu innym filmom, postaciom wzorującym się na tej postaci. No i rozpoczyna cykl. Cykl, a właściwie chyba sagę należałoby powiedzieć, czyli sagę Mad Max. Z swojsko chyba brzmiącym policjantem Maxem Rokatańskim, co by nie było. Witam Panią po dłuższej przerwie, tak w ogóle. Witam również Pana i naszych widzów. Bardzo się cieszę, że mogę z Państwem tutaj omówić najnowszy film Millera, Furiosa. Ale wracając do Mad Maxa, bo od niego tak naprawdę wszystko się zaczęło i od 79 roku. Miller stworzył postać policjanta przyszłości, granego przez Mela Gibsona. Film zdobył uznanie wówczas już zarówno widzów, jak i krytyków za takie surowe i brutalne przedstawienie rzeczywistości. Ale co ciekawe, film wywołał i wywarł ogromny wpływ na kolejne, następne pokolenia, i mimo dość jeszcze wówczas niskiego budżetu, tam auta parę razy podobno wykorzystywali, żeby było z czego, jak to się mówi, zrobić. Otóż to był, jest to taki naprawdę przykład bardzo dobrego wówczas niezależnego kina akcji. Tak, właśnie. Proszę Pani, ale przypomniał mi się jeszcze jeden bardzo wczesny film, bardzo znanego twórcy filmowego, i postanowiłem, no nie wiem, czy ten znak równości przy tych dwóch postaciach Pani się z nim zgodzi, czy nie, ale właśnie przypomniał mi się natychmiast, kiedy George Miller, to a propos George'ów, przypomniał mi się George Lucas i ich właśnie wczesne, te pierwsze filmy, tutaj młody Mel Gibson, tam młodziutki Harrison Ford grający właśnie u George'a Lucasa, i te pierwsze ich filmy takie bardzo podobne, gdzie samochód, przestrzeń też odgrywały dużą rolę. Nie wiem, czy znak równości jest tutaj dobry, ale tutaj po stronie Australii, tu po stronie Ameryki pojawiają się takie dwie fajne postaci reżyserskie. Tak, ja bym postawiła pewien znak równości między nimi, ale raczej w kontekście wpływu, jaki wywarli na kino i na popkulturę. Jednakże ich dzieła są zupełnie różne, ponieważ George Lucas jest najbardziej znany oczywiście ze swojej sagi Star Wars, 77 rok, pierwsza część Nowa Nadzieja, i Lucas był innowatorem w dziedzinie efektów specjalnych, montażu, dźwięku, i ta space opera, bo tak możemy ją nazwać, ona rzeczywiście zrewolucjonizowała kino science fiction i popkulturę. A z drugiej strony Miller, Mad Max, wizja utopijna, apokalipsa, bardzo surowe, zimne obrazy, takie mocne kino akcji. Ale obaj kreatorzy. Po prostu, prawda? Tak. To jest to. No właśnie, to chciałbym się zapytać o jedną rzecz, proszę Pani, przy okazji tej Furiozy, bo do tego, drodzy Państwo, tak naprawdę zmierzamy, ale ten wątek historyczny jest tutaj niezwykle, niezwykle ważny. Co by się działo z kinem współczesnym, komercyjnym, gdyby nie było prequeli? Bo przyzwyczailiśmy się do sequeli, prawda? I to było wiadomo. Natomiast prequele przedłużają nam te sagi, bo już wspomniała Pani też o sadze Gwiezdne Wojny. Tak. Tak, z całą pewnością współczesne kino komercyjne odniosło korzyści i wciąż odnosi korzyści z prequeli. Dlaczego? Dlatego, że z całą pewnością pozwalają one utrzymać zainteresowanie publiczności i niejako też zapewniają ciągłość oraz rozwój popularnych franczyz. Prequele są oczywiście
stałym, kluczowym elementem strategii marketingowych. I o tym należy pamiętać. Więc one umożliwiają dalsze czerpanie korzyści z tych elementów, z istniejących marek, ich historii. Także tutaj na pewno napędzana jest ta machina finansowa związana z daną produkcją. No tak, przyzwyczajenie też młodszego widza, który sięga po te starsze, w cudzysłowie starsze w znaczeniu wcześniej wyprodukowane filmy, ma nowego bohatera, to dokładnie wiemy przecież od Mrocznego Widma, chociażby właśnie w Gwiezdnych Wojnach. No i tutaj po tego Mad Maxa, no, kiedy Furioza się pojawia, to na pewno znowu starsi widzowie, jak ja, będą chcieli ponownie sięgnąć po całość tej sagi, żeby sobie ją przypomnieć. No to dobrze, to skoro już do tej Furiozy się zbliżamy, to przejdźmy do filmu, bo powiem panie, chyba trzeba przyznać, że scenariusz, bo jak przyglądałem się tym różnym wątkom tego filmu, scenariusz pary Miller-Latouris, no robi wrażenie, bo ja już się zastanawiam, gdzie kończy się siła możliwości mózgu. Co jeszcze można wymyśleć w kinie, tak naprawdę kinie akcji? Tak. Scenariusz Furiosy, muszę przyznać, zapowiada się niezwykle ekscytująco i jest to takie głębokie już rozwinięcie uniwersum Mad Maxa i tutaj mamy bardzo silne rozbudowanie postaci, ponieważ przyjrzymy się z bliska postaci Furiosy, tak? Wrócimy do jej dzieciństwa. Pozwoli nam to bardziej zrozumieć postać. Mamy rozbudowany świat, rzeczywiście unikalną wizję reżysera i myślę, że Furiosa będzie takim kolejnym ważnym punktem w historii kina akcji. Ja osobiście już mam swój bilet kupiony i czekam na ten seans. No to proszę bardzo, to Państwo też mają taką szansę, żeby się na takowy seans wybrać. Wystarczy odpowiedzieć na nasze pytanie, właściwie pytanie naszego gościa i czekać. Być może to szczęście uśmiechnie się do Państwa za sprawą prawidłowej odpowiedzi, bo mamy przygotowane oczywiście pytanie konkursowe, Pani Doktor. Tak, Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Co było inspiracją dla George'a Millera do powstania filmu Mad Max? No, proszę bardzo, zadanie wcale, proszę Państwa, nie jest łatwe, ale jak dobrze Państwo poszukają w annałach historii kina, to na pewno Państwo odpowiedź prawidłową znajdą i wyślą pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe, jak zwykle honorujemy nagrodami od sieci kin Helios. No to co, to może na koniec, jak zwykle, coś o samym filmie, o filmowym planie, bo Pani zawsze gdzieś te smaczki wyszukuje, zwłaszcza, że jak już jest Pani przygotowana na seans, to domyślam się, że również te smaczki też są wynotowane, bo po tym wcześniejszym czasie gniewu, że tak powiem, Mad Maxowym, no czekaliśmy na to, co się z tym stanie. No i reżyser nas chyba nawet, powiem Pani, lekko, przynajmniej mnie lekko zaskoczył, że poszedł w tę stronę. Tak. No z całą pewnością scenariusz Furiosy pozwala na dalsze rozwinięcie postapokaliptycznej wizji świata stworzonej przez Millera. I jest to, tak jak już wcześniej wspomniałam, świat pełen brutalności, ale zarazem świat pełen nadziei. I tutaj scenariusz skupia nam się na postaci głównej bohaterki, Furiosy, zagranej w tej części już sagi przez genialną Anię Taylor-Joy, ale bohaterkę poznaliśmy właśnie już w 2015 roku w Mad Maxie na Drodze Gniewu, zagranej wówczas przez równie doskonałą Charlize Theron. Tak, elektryzującą. Tak, widz otrzyma prequel, gdzie zobaczy Furiosę, jej przeobrażenie od czasów dzieciństwa do tej postaci, którą się stała, a stała się silną, niezłomną wojowniczką, prawda? I taki scenariusz, myślę, daje duże pole popisu właśnie do pokazania, troszeczkę nawet z punktu psychologicznego, widzenia postaci takiej jak Furiosa. Czyli proszę Państwa, jak chcą Państwo zobaczyć Amazonkę przyszłości, dobrze powiedziałem? Amazonkę chyba tak, nie? To taka swoista.
to zapraszamy Państwa, bo film zapowiada się rzeczywiście interesująco. Pewnie będzie to jeden z wielkich przebojów tego letniego sezonu filmowego, więc zobaczymy, jak się spisze, jakie będą Państwa recenzje. Jak Państwo będą na seansie w kinie, możecie też Państwo do nas napisać, jakie wrażenia oczywiście na temat tego filmu Państwo mają. Pani doktor, dziękuję bardzo za to spotkanie majowe, bo w czerwcu również się będziemy widzieć na filmowych seansach i oczywiście na spotkaniach z naszymi widzami. Doktor Sylwia Frach, dziękuję bardzo. A Państwu mówimy do zobaczenia.